Kilka razy byłem na spotkaniu amazonek, pań, które mają za sobą traumę związaną z chorobą nowotworową. Jakby intuicyjnie czują, że te spotkania, a spotykają się dość regularnie, bardzo wiele im dają, bo mogą znaleźć oparcie, zrozumienie u innych kobiet, które dokładnie przez coś podobnego przeszły. Chyba nikt nie jest w stanie się wczuć w tę ich traumę, jeśli nie ma takich doświadczeń na koncie. Ale co ciekawe, one zapraszają również inne kobiety, które dopiero co usłyszały podobną traumatyczną diagnozę, żeby w oparciu o własne doświadczenie, ale także dobre słowo, zapewnić je, pokrzepić, zapewnić o tym, że można przez to przejść, że możliwe jest uleczenie, uzdrowienie i wyjście ku nowemu, lepszemu nawet jeszcze życiu. Nic tak nie irytuje jak pustosłowie, puste slogany, takie jak na przykład, no będzie dobrze, ale też nic tak nie pokrzepia jak słowa ludzi, którzy wiedzą, co mówią. W dzisiejszym pierwszym czytaniu nie tylko ludzie, ale Bóg mówi, ten, który no na pewno wie, co mówi. Bóg mówi przez proroka Izajasza: pocieszcie, pocieszcie już wreszcie mój lud. Bo czas niewoli się skończył. Oto przeprowadzę ich przez pustynię, symbol śmierci i zniszczenia, przeprowadzę ich do nowego życia. Cała ta retoryka jest zbudowana w oparciu o, no właśnie, wyjście z niewoli egipskiej wcześniejsze, ale teraz oni są w niewoli babilońskiej. Historia się, można powiedzieć, powtórzyła. Także wylądowali w niewoli z daleka od swojej ojczyzny, ale Bóg mówi spokojnie: do mnie należy ostatnie słowo. Twoja niewola się skończyła, Izraelu. Ja teraz poprowadzę ciebie, i stąd te słowa: niech się uniżą pagórki, niech doliny się wywyższą tak, by powstała płaska ziemia, po której swobodnie będzie mój lud mógł przejść pod moją wodzą do ziemi obiecanej, ziemi, którą mu dałem. Te słowa ziściły się w roku 538, stały się po prostu historycznym faktem. No ale nie zawsze tak jest. Słyszymy słowa pokrzepienia i tak byśmy chcieli wiedzieć dokładnie, kiedy to jest. Niektórzy nawet wątpią, że ponieważ nie umiemy podać daty, nie umiemy podać dokładnego czasokresu. No cóż, nawet po prostu nie traktują poważnie takich słów. I to jest chyba kazus z dzisiejszego drugiego czytania, drugiego listu świętego Piotra. To jest takie echo pewnych polemik, które powstały na niwie właśnie ortodoksyjny nurt chrześcijaństwa i ten gnostycki, który też się rozwijał bardzo żarliwie. Gnostycy po prostu, przepraszam za słowo, obśmiewali nadzieję chrześcijan, którzy czekali na powtórne przyjście Pana Jezusa, mówiąc: do tej pory się to nie wydarzyło, to po co ma się zdarzyć? A jeśli się zdarzy, no to powiedzcie kiedy, no kiedy to będzie? Piotr mówi spokojnie, jeśli się nie zdarzyło do tej pory, to Bóg ma w tym plan. Chodzi o to, żeby nikt nie zginął z tych, którzy zostali do zbawienia przewidziani, żeby wszyscy mieli szansę się nawrócić. Jeśli jeszcze zwleka z powtórnym przyjściem, to znaczy, że no jest jeszcze sporo takich, którzy mogą usłyszeć słowa pokrzepienia, pocieszenia, dobrą nowinę, która otworzy ich na to, co Bóg ma do zaproponowania. Natomiast mówi Piotr, autor tego listu, mówi: ale wy, drodzy chrześcijanie, wy nie dajcie odebrać sobie nadziei. Nikt i nic niech wam nie odbierze nadziei i radości. Wy tylko pilnujcie właściwego kursu. Nie oddawajcie się rozważaniom typu, kiedy to nastąpi, czy za dzień, czy za tydzień, czy za rok. To nie ma sensu. Co jest właściwym sensem naszej chrześcijańskiej nadziei, to to, żeby w każdym dniu żyć tak, jakby to był dzień ostatni. Innymi słowy, by być przygotowanym na nadejście Pana Jezusa, niezależnie od tego, kiedy przyjdzie. Co to za sztuka byłaby się przygotować, gdybyśmy wiedzieli, że ten dzień będzie za tydzień? To nie byłaby żadna sztuka, to nie byłoby prawdziwe nawrócenie czy prawdziwe chrześcijańskie życie. W ramach dzisiejszego czytania ewangelicznego słyszymy początek Ewangelii według świętego Marka. Marek nie daje nam żadnych pięknych opisów narodzin Pana Jezusa, ani zwiastowania, tylko od razu przechodzi do konkretów. Wyprowadza nas na pustynię, jakby chciał od razu przejść z nami do tej strefy zero, gdzie musi nastąpić swoisty reset do ustawień fabrycznych. Oczywiście na początku pojawia się postać główna Jana Chrzciciela, który okazuje się jest tylko postacią drugoplanową, która na chwilę zajęła pierwszy plan, by za chwilę ustąpić miejsca temu, kto jest głównym bohaterem Ewangelii, Jezusowi Chrystusowi. W
Wszystko jest ubrane w taką starotestamentalną retorykę, nawet odzienie i dieta Jana są bardzo spójne z tym, jakie miał Eliasz. To z kolei przywołuje proroctwo Michała, który mówił, że Eliasz najpierw musi przyjść, żeby Mesjasz mógł zajaśnieć i żeby właśnie spodziewane królestwo, które Mesjasz przywiedzie, zaprowadzi, mogło faktycznie zafunkcjonować. Więc tenże Jan Chrzciciel jest pokazany jako ten, który przychodzi przygotować drogę. Znowu pobrzmiewają tutaj słowa choćby tego pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza. On przychodzi przygotować drogę w ten sposób, że jakby przygotowuje grunt do głoszonej Ewangelii przez Jezusa Chrystusa. On nie wie dokładnie jeszcze, kto jest tym, który ma nadejść. On nie rozumie jeszcze tego, tak jak i prorocy poprzednich wieków też nie rozumieli wszystkiego do końca. Oni czuli taki imperatyw, że muszą głosić, ale nie rozumieli wszystkich tych wydarzeń, tych kolejnych odsłon Bożego planu, jakie Bóg miał w perspektywie. I Jan podobnie, on czuje, że nadchodzi coś, jest jakiś moment przesilenia, ale jeszcze nie umie tego wszystkiego ubrać słowami. I wzywa tylko wszystkich obecnych, a tłumy przychodzą, do właśnie swoistego zresetowania dotychczasowego życia. Tak jak naród wybrany przez pustynię, czyli przez pewne oczyszczenie musiał wejść do ziemi obiecanej, tak będąc na pustyni, Jan wzywa ich do zresetowania się. Nie chodzi o to, żeby wbijać się w jakąś depresję, tylko żeby zobaczyć, jak bardzo każdy z nas Boga potrzebuje. Bo jeśli nie potrzebujemy Go, jest nam dobrze takimi, jakimi jesteśmy. Właściwie nie mamy wielkiej potrzeby ani na powtórne przyjście Pana Jezusa, ani na Jego przyjście już to pierwsze, które będziemy świętować za chwilę w Boże Narodzenie. Krótko mówiąc, właściwie przesłaniem dzisiejszych czytań jest to, by nie lekceważyć Bożych obietnic, słów pokrzepienia i zamiast przewidywać czas i nadejście konkretnych zdarzeń, nie dać sobie odebrać nadziei i radości, jak mówi Piotr w dzisiejszym drugim czytaniu, po prostu zawsze pilnować tego właściwego kursu, zawsze być gotowym na to, że koniec może nadejść dziś, jutro, kiedykolwiek. Ale to nie jest zła nowina, to jest dobra nowina, bo koniec dla chrześcijanina oznacza bycie z Chrystusem w sposób, jaki tutaj na ziemi, można powiedzieć, jest prawie nieosiągalny. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam serdecznie, dobrego adwentu życzę.